nie pamiętam, jak to się zaczęło. Wiem tylko tyle, że muszę je włączyć. Wszystkie światła. Coś ukrywa się w ciemności. Czasem udaje mi się to przelotnie dojrzeć. Gdy jest blisko, gdy światła migoczą. Słyszę, jak to coś oddycha. Czymkolwiek to jest, nie jest to jakiś koszmarny zbiór części ciała, który ledwie trzyma się życia. To brzmi, jakby było sprawne, silne. Brzmi jak łowca, który czyha na ofiarę. Coś musi być nie tak z elektryką w tym domu. Światła gasną, gdy wyjdę z pokoju. Te, które nie gasną, są albo ciemne, słabe, albo migoczą. Zwłaszcza jarzeniówki. Przeklinam dzień, w którym postanowiłem kupić jarzeniówki. Tak więc jestem tu, biegam z pokoju do pokoju. Desperacko wciskając łączniki światła, które wcisnąłem zaledwie kilka minut wcześniej. Desperacko usiłuję pozostać w świetle, ale nie mogę przestać się przemieszczać. Jeśli będę w pokoju, gdy światła zgasną, to coś zbliża się do mnie. Są inni tacy jak ja. Jestem tego pewien. Robią dokładnie tą samą rzecz co ja. Włączają światła tak szybko jak potrafią, ale jakoś nigdy na nich nie wpadam. Mimo to słyszę ich i odzywam się do nich. Wydaje mi się, że zaczynamy działać w sposób skoordynowany. Teraz więcej światła jest zapalonych. Nie wszystkie, ale więcej. Robię to już od tak dawna. Jak długo można pozostawać w stanie paniki? Jak długo można biegać po tych samych pokojach? Jak długo można gapić się na żarówkę i modlić się do Boga, w którego się nie wierzy, żeby światło pozostało choć chwilę dłużej? Robię to już od tak dawna, że normalność powstrzymana przez adrenalinę i pot zaczyna się umacniać. Prawie, że zaczynam się śmiać. Naprawdę muszę się odlać. To coś jest blisko. Światło jest włączone w tym pokoju, ale pomieszczenie obok wypełnia błysk niestabilnej jarzeniówki. To chyba kuchnia. Nie pamiętam. Czuję, że to coś jest tam. Czeka blisko drzwi. Czeka, aż moje światło też zacznie migotać. Ale wiem, że to coś przegrywa. Coraz więcej i więcej świateł jest włączonych. Jestem pewien, że widziałem jednego z pozostałych, gdy wchodziłem do tego pomieszczenia. Wygrywamy. Wszystko będzie z nami w porządku. Muszę tylko utrzymać te światło włączone. Potrzeba mi tylko jego, żeby było stabilne. Światło w następnym pokoju nagle przestaje migotać. Jest włączone, silne, stabilne. Wszystkie są włączone. Światła są włączone. To coś nie może być tutaj. Wygraliśmy. Jestem bezpieczny. Wciąż nie mogę dostrzec nikogo innego, ale teraz to już bez znaczenia. To coś odeszło, a ja wciąż muszę się oddalać. Idę do łazienki. Silne, stabilne światło. Nasz rachunek za prąd będzie wyższy niż zazwyczaj, ale nie dbam o to. Zamykam drzwi. Musiałem biegać godzinami tak bardzo. Chce mi się oddać mocz. Bezmyślnie. Nawet w pełnej sile. Moja głupia, zdradziecka ręka naciska na przełącznik światła, żeby je włączyć. Tylko że światło było już zapalone. Ten ruch sprawia, że światło gaśnie. Czuję gorący oddech na swojej szyi. Przynajmniej już nie chce mi się sikać.